bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Proszę Państwa, bardzo serdecznie chciałem przywitać wszystkich Państwa przybyłych na to nasze dzisiejsze spotkanie. Natomiast w sposób szczególny witam Panią Małgorzatę Krzyżanowską, zastępcę dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Proszę Państwa, witamy Pana wicestarosty mińskiego Krzysztofa Pochockiego wraz z Panią Naczelnik Małgorzatą Nabłonek, Naczelnik Wydziału Geodezji oraz Naczelnik Iwoną Warszawską Lurgo. Wydział, oczywiście Wydział Architektury i Budownictwa. Proszę Państwa, witam wszystkich kolegów wójtów, burmistrzów i chciałem tutaj powitać kolegę seniora, a jednocześnie pomysłodawcę i powiem szczerze takiego nieformalnego, bo my formalnych struktur nie mamy, ale takiego nieformalnego szefa naszego konwentu, Wojciecha Witczaka. Tak, są z nami goście, którzy przybyli. Niektórzy byli ujęci w porządku, inni w późniejszym czasie jakby zgłosili chęć przekazania nam informacji. Uważam, że warunek jest taki, że będą to krótkie informacje. Również będziemy jeszcze mieli w temacie ewentualnie alternatywy do zorganizowania przetargu na grupę zakupową energii elektrycznej. Posłuchać możemy. Ja w odpowiednim czasie to skomentuję, ale myślę, że warto posłuchać, bo ja kiedyś Państwu mówiłem, że są takie propozycje. Proszę Państwa, oczywiście witam media, które przybyły na dzisiejsze nasze spotkanie. Witam Pana Zbigniewa Piątkowskiego oraz Eugeniusza Karpińskiego. Oczywiście pierwsza redakcja Co Słychać, druga Życie Siedlęce. Proszę Państwa, tyle formalności. Ja tylko przypomnę porządek, wszyscy Państwo otrzymaliście. Ja przypomnę dzisiejszy porządek. To jest powołanie Związku Międzygminnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami stałymi. Podsumowanie wyjazdów szkoleniowych do Opola i Żnina. Punkt drugi. Zajęcie stanowiska w sprawie zapisów rozporządzenia wojewody mazowieckiego dotyczących utworzenia Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Punkt trzeci. Omówienie aktualnych procedur związanych z budową i ewidencjonowaniem przyłączy infrastruktury technicznej. Punkt czwarty. Zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia grupy zakupowej dotyczącej usług pocztowych. Punkt piąty. Zapoznanie się z ofertą, z ofertami firm, o czym przed chwilą powiedziałem. I punkt szósty. Sprawy różne. Proszę Państwa, przepraszam, popełniłem jeszcze małe faux pas, bo w ramach wymiany firm witamy również Pana Tomasza Guńskiego, który od kilku lat z nami współpracuje. Przede wszystkim obsługuje naszą grupę zakupową w temacie przetargu i jakby przeprowadzenia całej procedury związanej z zakupem energii elektrycznej. My dobrze wiemy, jak koszty transportu wpływają na różnego rodzaju rozwiązania nasze gospodarcze. Podaję często przykład, że kruszywa, które kupujemy na budowę dróg w kamieniołomach kosztują 20 zł za tonę, a przywiezione do Mrozu czy do Mińska kosztują 80 zł. Tak się układają ceny i teraz te rozwiązania, które widzieliśmy i tam się sprawdzają, są dobre. One niekoniecznie muszą u nas w takim wymiarze ekonomicznym zafunkcjonować. Ja za chwileczkę oczywiście kolegów, koleżanki i kolegów poproszę o wypowiedzenie się w tej sprawie. Natomiast jedno jest pewne i tu już w zasadzie nawet nie próbujmy dyskutować. Nie ma takiej możliwości, że związek międzygminny spowoduje, że strumień odpadów popłynie do z góry ustalonej spółki czy przedsiębiorstwa. Takiej możliwości nie ma. My możemy się zrzeszyć i w tym momencie nie musimy wcale
organizować związku międzygminnego, możemy podpisać porozumienie w sprawie wspólnej grupy zakupowej, tak jak na energię elektryczną, w celu ogłoszenia jednego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Problem mamy taki, że nasz powiat miński niestety należy do dwóch regionów gospodarki odpadami. Część gmin zachodniej i południowej części powiatu mińskiego przynależy do Warszawy, natomiast pozostałe przynależą do regionu siedlecko-ostroleckiego i jak Państwo wiecie, o ile odpady posegregowane do powtórnego przetworzenia mogą być odbierane przez firmy niezależnie od regionu gospodarki odpadami, o tyle odpady najbardziej problematyczne, najbardziej kosztowne, czyli tak zwane odpady zmieszane, mogą być tylko i wyłącznie przetwarzane w RIPOK-ach, w instalacjach z regionu gospodarki odpadami. A takie instalacje tak naprawdę są dwie. ZUO Osiedlce, inaczej mówiąc Suchożebry i Ostrołęka. To jest. W związku z tym widzę partnerstwo tak. Myślę, że takie stanowisko trzeba w tym wszystkim zająć. Ja uważam, że po podpisaniu porozumienia międzygminnego w sprawie stworzenia takiej wspólnej grupy byłoby świetną sprawą, bo na pewno wpłynęłoby to na ceny, które byśmy uzyskali. Warto się nad tym zastanowić, również w kontekście, proszę Państwa, środków unijnych, które niebawem będą już dzielone, będą można aplikować z tego rozdania 2014-2020. Warto, ponieważ, proszę Państwa, myślę, że będą preferowane już, ja nie myślę, ja czytam po prostu, co jest w dokumentach, jeszcze wprawdzie niezatwierdzonych, ale mówi się wyraźnie o tym, że związki międzygminne, że zbiorcze wnioski będą miały szczególne preferencje. Więc, proszę Państwa, w mojej ocenie jest to jedyny obszar, uważam, zawarcie porozumienia międzygminnego jest jak najbardziej celowe i trzeba iść w tym kierunku. Natomiast ten cel, jaki był na początku wskazany, stworzenie związku międzygminnego, zaznaczam, nie porozumienie, tylko związku międzygminnego z wyłonioną spółką, w tym stanie rzeczy nie ma sensu, ponieważ, proszę Państwa, utworzymy spółkę, która i tak będzie musiała po nasze odpady przystąpić do przetargu. Przetarg jest przetargiem, proszę Państwa. Zakładamy, że tu nikt nie będzie niczym majstrowym. A w związku z tym, proszę Państwa, jakaś błędna kalkulacja wykonana przez spółkę może spowodować, że będziemy mieli własną spółkę, która u nas przegra przetarg, u nas przyjdzie obca firma, a nasza spółka będzie musiała biegać po rynku i szukać gdzieś na innym surowca. Wydaje mi się, że taki balast, taki problem jest nam po prostu niepotrzebny. Więc tu musi się to rozegrać w dwóch obszarach. Zagospodarowanie tych odpadów powinno się odbyć w ramach RIPOK-u przede wszystkim budowanych z kapitału komercyjnego. Można oczywiście wchodzić z jakimiś udziałami, ale wydaje mi się, że to z naszej strony jest niezerowe. Myśmy się przede wszystkim wspólnie, w mojej ocenie, powinni zastanowić nad jednolitym systemem wdrożonym w celu osiągnięcia poziomu recyklingu, jaki narzuca na nas ustawa poszczególnych lat. I ja już dzisiaj mam taką, moja propozycja jest taka, żebyśmy pewne nasze ustalenia przenieśli na jakąś grupę roboczą, proszę Państwa, która by tak naprawdę usiadła i zrobiła coś w rodzaju analizy SWOT, czyli trzeba wszystkie rozważyć, szanse, zagrożenia, dobre, słabe strony i tak dalej, wszystko co się dzieje. I zidentyfikować ten obszar naszego współdziałania, gdzie warto współpracować. Osobiście jestem za tym, żebyśmy szli w kierunku ujednolicenia na terenie naszego powiatu tego sposobu zbiórki i tak dalej, o którym była mowa. Firma EcoSambis przekazała mi przygotowany materiał. Ja to przekazałam wszystkim. Krzysztof jeszcze nie ma. Za chwileczkę dostanie. Podejrzyj. To jest taki wzór uchwały, porozumienia przygotowane przez radcę prawnego Artura Zawolskiego. I Szanowni Państwo, nad tym materiałem podyskutujemy 11 we wtorek o godzinie 11 w Urzędzie Gminy w Jakubowie. Według zaproszeń, jakie już do Państwa poszły. I jeżeli przedyskutujemy, będziemy mieć okazję mieć osobę, która nam wyjaśni pewne zapisy pod względem prawnym lub jakieś nasze wątpliwości, po tym spotkaniu po prostu myślę, że bardzo celowym będzie już ta nasza właściwa grupa robocza. Może być tak, że w tym Jakubowie z tą frekwencją może być gorzej niż dzisiaj, bo dzisiaj jest frekwencją bardzo dobrze. No.
znam życie. A w sensie wiem, w związku z tym, niezależnie od tego, jeśli tam będzie nad czym pracować po tej rozmowie, po spotkaniu w Jakubowie, to ten zespół będzie również, weźmie te materiały, które wypracujecie w Jakubowie. Ja mimo wszystko jednak, widząc sens zawarcia porozumienia i z tej przynajmniej jednej wypowiedzi to wynika, to w takim razie, jeśli tu koledzy podzielą ten pogląd, to proponuję, żeby tą grupę dzisiaj powołać. A ta grupa już pojedzie, będzie w sposób szczególny rozmawiała z kolei z tą firmą EcoSanvis nad projektami UFA, które są przedstawione. Miasta, wszystkich burmistrzów, gdzie może w Brodzach, nie wiem, czy jest takie budownictwo wielorodzinne jeszcze w tej chwili, ale to jest takie śladowe ilości. Natomiast MIS Mazowiecki, myślę, że i tu będzie bardzo ciężko jednolicić, tak mi się wydaje, to byłby czas dla pana burmistrza, żeby się zastanowić, co z tym zrobić, ten system zbierania już fizycznie. Ja już jestem myślami, że to jest wszystko załatwione, prawda, że jesteśmy już po podpisaniu porozumienia i teraz mamy ten czas, żeby nawet ta grupa robocza, która w Jakubowie będzie pracowała, to żeby to wszystko było spójne. Myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym teraz powiedzieć. Zdajemy sobie z tego sprawę, że tu główny problem, jeśli mówimy o jednolitym systemie, to właśnie napotkamy między budownictwem jednorodzinnym a wielorodzinnym budowaniem systemu. I to dlatego jest ważne, żeby oczywiście niekoniecznie osobiście burmistrz, jeśli ma kogoś na tyle, jak to się mówi, zorientowanego w tym temacie, żeby kogoś delegował, żeby te sprawy budownictwa wielorodzinnego również były odpowiednio reprezentowane. Proszę Państwa, wydaje mi się, że jednym z pierwszych zadań dla tej grupy roboczej powinno być rozeznanie, jaki stosunek do inicjatywy będzie miał pan marszałek województwa miejskiego. Przecież myśmy zostali przydzieleni, a decyzjami gremium marszałkowskich do pewnych do Lipoko, Solence czy Warszawy. A z tego, co przyjęliśmy w Jakubowie na poprzednim spotkaniu, są już sytuacje, w których Lipoki, nie mając pewnego strumienia odpadów, mają problemy związane z koniecznością zwrotu pieniędzy pobranych na organizację tych Lipoków. Teraz z tego, co wiemy, w Ostrołęce jest duży Lipok. Pamiętam, jak gdzieś pismo zdumiewające z tego Lipoku w Ostrołęce, to musiałem przyjąć do mojego Lipoku. Pamiętajcie, że twardy odgłos to mają tam na drogę, bo ja nie wiem, to świadczyło o tym, że oni walczą o stronę odpadów. Stronę odpadów z Praszyńskiego, który jest jednym z większych na Mazowszu, jeżeli pójdzie gdzie indziej, to pomniejszy, a pomniejszy stronę odpadów do Lipoku ma problem. I czy tutaj marszałek będzie miał tak jak Putin? Ale to trudno nie w takich, słuchajcie, wtrąceń nie robić, jeśli żyjemy w takich czasach. Nie powiedziałem. Ale trudno, czy marszałek nie... Ja w tej chwili nie jestem w stanie szybko przeprowadzić analizy sprawy, co on ma szereg. Może każdy nie gadać, zrobić lub nie zrobić, zabronić innego. Natomiast jest to pewien obszar, który musimy zbadać. Czy nam się pozwoli zareagować za nieco? Dobrze, posłuchajcie, może tutaj... Kochany, jedno słowo. Pismo już zostało wystosowane do marszałka w tej sprawie. Zostało wysłane. Oficjalnie. Ale to, proszę Państwa, powiedzmy sobie wprost, właśnie chcę powiedzieć o... Ja dzisiaj przed chwilą o tym mówiłem, ale jeszcze raz to chcę zaakcentować. Fakt, jak się ukształtuje strumień odpadów, to proszę Państwa, na dzień dzisiejszy nie wiemy. Myśmy zrobili przetarg na odbiór odpadów od nas, 13 frakcji. Firmy się podzieliły strumieniem, a teraz przychodzą do nas firmy, które zajmują się przetwórstwem odpadów. Chociażby Huta, która kupowała od nas przez kilka lat stłuczkę szklaną, płacimy nam bardzo dobre pieniądze i oni mówią, że tak naprawdę oni chcieliby w przetargu wystartować i oni by chcieli z Olsztyna Huta. Chce to szkło od nas brać, kupować bardzo dobre pieniądze, nam płacili przez wiele lat. Czyli ten rynek, my dzisiaj możemy mówić, że ten rynek jest bryza, jeśli chodzi o odpady zmieszane. Natomiast rynek surowców wtórnych, on się może zupełnie inaczej rozłożyć, bo tu nie jesteśmy ograniczeni regionem gospodarki odpadami. Więc to będziemy eksperymentować. Ten rynek surowców wtórnych się będzie zmieniał i na pewno nastawiam czegoś.
Na razie na stałe mamy bezpieczeństwo w tym sensie, że odpady zmieszamy. I druga sprawa, którą chciałem tutaj przed Wojtkiem powiedzieć, częściowo zaczął, ale brakuje spuentowania. Bo jest jeszcze druga sprawa, o czym powiedziałem. Czy na dzień dzisiejszy myśmy nie powinni, skoro chcemy podpisywać porozumienia, skoro chcemy pracować, czy nie powinniśmy podjąć, i tu jest pytanie do kolegi Arka, nie ma na razie przedstawiciela Falinowa, ale może się pojawić Grzegorz. Jest pytanie, czy my nie powinniśmy w tej chwili wystąpić do marszałka województwa mazowieckiego o połączenie nas w jeden region gospodarki odpadami. Że jeśli jesteśmy jednym powiatem, to żebyśmy, jeśli chcemy tworzyć systemy powiatowe, to żeby była możliwość, żebyśmy po prostu pisali się albo w jeden, albo w drugi region, bo jesteśmy podzieleni. I tu pierwsza sprawa oczywiście to jest zajęcie stanowisko przez kolegów, żebyście się w tym temacie wypowiedzieli. Oczywiście trzeba po cichu, powiem szczerze, zrobić swoje badania po cichu, nie po cichu, ale zrobić profesjonalne badania, gdzie nam się bardziej opłaca. Bo znowu, jeśli nam powstanie na terenie, jest szansa na utworzenie kolejnego RIPOK-u, i on będzie gdzieś tu w najbliższej okolicy, w powiecie mińskim, no to świetną rzeczą byłoby scalić ten obszar w ramach jednego regionu gospodarki odpadami i tu już nie ma niczego znaczenia, czy to będzie warszawski, czy to będzie Siedlecko-Ostrołęce. Bo wiadomo, że my będziemy tutaj mieli blisko RIPOK, który powinien mieć te jakby ekonomiczne możliwości, żeby na tym rynku, w tym miejscu zaistnieć. Ale właśnie chodzi o to, że też dla zespołu roboczego to jest kolejne wyzwanie. Przeprowadzić konsultacje z tymi samorządami, które są w mniejszości. Większość nas jest w Siedlecko-Ostrołęckim, ale jak Państwo wiecie, zło w Sielcach, jest problem z miejscem tam w ogóle i chyba być może Pani Dyrektor Krzyżanowska jeszcze coś tam powie, bo jest obecna. Kolejny temat Pani wrzuca. Natomiast, proszę Państwa, chodzi o to, że wożenie odpadów w tej chwili, czy z Mrozów, czy w ogóle z powiatu mińskiego, to jest 120 km w jedną stronę. Nawiązując do kosztów transportu, o których mówiłem wcześniej, zauważcie Państwo, co to powoduje. Trzeba z drugiej strony zrobić wszystko, żeby taka instalacja typu RIPO tu w naszej najbliższej okolicy po prostu powstała, zafunkcjonowała i to jest ważne. Jeśli to się uda w Jakubowie, będzie bardzo dobrze. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? Dobrze. Krzysztof, Kalinowski. Hania, bo to jednak rozpraszam. Odnośnie tego, co przed chwilą mówiłeś, tak się teraz zastanawiam, czy nie lepiej, żebyśmy nawiązali do albo, znaczy nie sądzę, żeby region w ogóle jeszcze jeden powstał. Myślę, że na to nie ma szansy. Natomiast żebyśmy dążyli jednak do regionu Ostrołęcko-Siedlecko. Dlaczego? Dlatego, że obawiam się, że ceny w Warszawie będą tak przepływały w górę i żeby nie było to samo, co ostatnio się zastanawialiśmy nad gospodarką biomasą. Żeby nie było tak, że Warszawa podciągnie sobie ceny tego RIPOK-u ewentualnego, który był u nas powstał, też w górę, tak? Także myślę, że trzeba to opowiadać jednak tutaj, żeby dołączyć do tego regionu Ostrołęcko-Siedlecko. O tym myślałem, mówiąc o tym dyskretnym rozpoznaniu, co nam się bardziej opłaca. Bardzo dobrze. Więc jeżeli chodzi o formułę tą dalszą, czyli scalenie terytorialne właśnie tych samorządów w postaci w jednym z tych obowiązujących regionów, to jest zmiana całego dokumentu. I to jest tak niestety, mówię, tamten dokument był pierwszy, rodził się w bólach, ale nie jest to prosty proces. I żeby dochodzić do nowego dokumentu, przyznaję szczerze, że w tej chwili wszelkiego rodzaju wnioski o to, aby zmiany jakieś nastąpiły i trzeba było opracowywać nowy dokument, aktualizować go, czy zmieniać, przechodząc wszystkie procedury, staramy się odwlekać w czasie. Niestety był ten moment, kiedy był czas zbierania wniosków, odbył się konwent nasz. Mieliśmy jako gościa dyrektora Daniluka. Niestety nasze stanowisko, głośny krzyk naszego konwentu, żebyśmy byli jednak w jednym okręgu, nie został zauważony i jest to przykre, a to był ten moment, kiedy było zbieranie wniosków do planu, prawda? No tak, i był ten moment niestety. Natomiast... No tak, pamiętamy tę historię. Krzysztof, jeszcze coś? Tak, ja tylko chciałem jakby taką konkluzję, bo Pani powiedziała, że wpływają różne wnioski, tak?
Mamy najczęściej o instalacje, o zmianę tych statusów, czy powstawania w ogóle nowych całkowicie instalacji, których tu nie ma. Dobrze, a czy wypływają też wnioski odnośnie zmiany właśnie granic regionów? Z tego co mi wiadomo, to ja nie mam wiedzy na ten temat. Jest szansa, że będzie pierwszy. Tak. Być może, nie, bo to że mówię dość, być może, że... Tak, ale poza tym no, to jest jakby taki najbardziej naturalny tak, wniosek. Bo też rozumiem, że jak my tutaj korzystaliśmy, żebyśmy byli w jednym regionie, to raczej była tendencja, żeby wszyscy do Warszawy, bo tak przynajmniej Mińsk Mazowiecki również starał się włączyć do Warszawy i tendencje były raczej tych, tak, żeby w tą stronę. Teraz robisz taki ruch przed powstaniem i boku Jakubowie, żeby jednoczyć się w jednym regionie, to powiem szczerze, znaczy, ciężko byłoby to wytłumaczyć no, mieszkańcom czy Słowika czy Kalinowa, że tam gdzie do siebie są. Dobrze, proszę Państwa, wchodzimy w szczegóły zupełnie niepotrzebne. Pokażemy, że mamy jako powiat, nawet tylko będą jeden przetarg z dwoma zadaniami, tak? Odbiór z tych naszych czterech gmin regionu warszawskiego i pozostałe gminy Śląska-Siedleckiego, ale jeżeli pokażemy, że mamy jeden wspólny system zunifikowany, to też mam nadzieję, że będzie w jakiś sposób mobilizowało Urząd Warszawski do tego, żeby wziąć to pod uwagę, tak? Że jesteśmy na tyle gotowi do jakby wspólnej pracy, że jest to po prostu sensowne. Także uważam, że przygotowanie bardzo, można zacząć. Bardzo trafne spostrzeżenie. Proszę Państwa, żebyśmy powolutku ten temat kończyli, więc czy Państwo poczuli, jak nie usłyszę sprzeciwu, to rozumiem, że zaczynamy zgłaszać kandydatów. Czy Państwo jesteście za tym, żeby już dzisiaj powołać taki zespół? Jedną uwagę, jeśli można. Chodzi mi o to, że chyba najdalej idący, nasza niewiadoma najdalej idąca jest to, co Urząd Marszałkowski tam powie na temat tego zapewnienia. No bo jeśli czy czekamy na to, a te prace robimy to, co mówisz. Janusz, jeśli nie zbadamy tematu, jeśli nie będziemy, nie pogłębimy wiedzy szczegółowej, nie będziemy mieli alternatywnych rozwiązań, w jakim kierunku pójść, to po prostu będziemy tak rozmawiali jak dzisiaj, że każdy coś wrzuca. A tu chodzi o to, żeby spotkać się i zespół przedstawił nam wyniki swoich prac i powiedział tak, ustaliliśmy to, to i to. Możemy przyjąć rozwiązania takie, takie i takie. Dlatego w dalszym ciągu myślę, żebyśmy, bo wrócimy na kolejnym konwencie, będziemy o wszystkim rozmawiać i w zasadzie nie pójdziemy do przodu. Proponuję powołanie dzisiaj zespołu. Proponuję rozwiązanie takie, żeby kandydatów zgłosić, żeby również w zespole byli kandydaci z regionu warszawskiego. Żeby nie było tak, że z jednego. Żeby byli przedstawiciele, bo to będzie no, pewne interesy ta osoba będzie musiała prezentować. Proszę Państwa, jeśli mi tu dzisiaj głos przewodniczącego jakiś przysługuje pierwszeństwo zgłaszania kandydatów, ja bym Krzysztofa Kalinowskiego zgłosił do tego zespołu. To jest moje zgłoszenie. Proszę o kolejne. Myślę, że miasto Mińsk Mazowiecki powinno brać jako największy beneficjent tego. Pani wójt, albo... Tak jest. Z tego względu, że to jest potencjalne miejsce do powstania Rypoku, więc... Hania, rozumiem, że wyrażacie zgodę. Tak, ale no. Myślę, że trójka jest nas za mało. Ja proponuję tak, ja szukam, bo po pierwsze dlatego, że... Nie, miasto... zacznijmy. Miasto nic może nie tak miasto. Jest. Bardzo dobra kandydatura. Cztery osoby. Przewodniczący nie może powiedzieć, więc ty jeszcze. Nie, to w czterech to się źle głosuje. Osobę, która was połączy. Okej, ja zaproponowałem trzy osoby, ale tu się nie upierajmy, bo tu nie ma osoby. To jest sport. Czyli jest propozycja, że mi ja bym nas pracował. Dobrze, proszę Państwa, wyrażam zgodę. Dziękuję za ten punkt. Proszę Państwa, w międzyczasie przybył do nas pan Robert Grubek, sekretarz miasta Kalinów. Witamy. Przepraszam bardzo za spóźnienie, ale naprawdę... Korki. Ale to jest normą. Trzeba będzie z którymś z kolegów porozmawiać, żeby niestety tą wiedzę przekazać. Zapraszamy, prosimy o zajęcie. Może nasz kochany Kalinów to tak lubi się spóźniać. Ja tak przeszło. Przepraszam, że tak. Ale chciałabym
chciałabym, żebyśmy na moment nasz pierwotny przerwali, bo to miało być właśnie na początku po otwarciu. Pozwól, panie burmistrzu. Ja tak pokażę na razie, bo burmistrz miał na biurku, że w imieniu tutaj nas, twoich kolegów, wójtów i burmistrzów z naszego kochanego powiatu mińskiego, złożymy na twoje ręce, cicho, złożymy na twoje ręce radnych, tutaj na ręce pana przewodniczącego i wszystkich mieszkańców, gratulacje, że zostaliście wspaniałym miastem. Wszystkiego najlepszego, życzymy dalszego rozwoju i wszystkiego najlepszego, co sobie zaplanowaliście na najbliższe wiele, wiele lat. Proszę Państwa, nie będziemy tej części przedłużać, natomiast ja bardzo dziękuję właśnie tak się z panem... Panie Wójt, a gdzie przytulenie czułe? Towarzystwo się odwraca, no jak? Upadek obyczajowy. Poproszę panią sekretarz, może żeby to pan starość się nie zasłaniało. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego, zajęcie stanowiska w sprawie zapisów rozporządzenia wojewody mazowieckiego dotyczących utworzenia ludzkiego obszaru chronionego krajobrazu. Proszę Państwa, temat wbrew pozorom, tak sobie z tym od 2005 roku rozporządzeniem żyjemy. Natomiast to rozporządzenie może nie miało dotychczas większego wpływu na naszą pracę, na naszą działalność. Szczególnie w zakresie różnego rodzaju planowania. Przede wszystkim na pewno wszyscy odczuli ci, którzy zdecydowali się opracować studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania gmin czy miast, jak również oczywiście planu zagospodarowania przestrzennego ze wszystkich konsekwencji. Jak sobie poczytałem, ilość tam obłoszczeń, regulacji różnego rodzaju, spraw ochronnych, to w zasadzie wydaje mi się, że tworzenie tego obszaru i tworzenie dalszych zapisów tak naprawdę jest zbędne. Ta konkluzja jest taka, że do tego rozporządzenia, jeśli jeszcze się trafi nadgorliwy urzędnik, zbyt sumienny, to może nas tu kompletnie w tych naszych gminach, w niektórych sprawach zablokować i nie zrobimy nic. I tam na szczęście w tym rozporządzeniu, proszę Państwa, wojewody jest taki zapis, w paragrafie trzecim, punkt czwarty, że te zakazy, o których się mówi wcześniej, nie obowiązują, jeśli plany zostały uchwalone wcześniej. I teraz okazuje się, że na etapie planu Regionalna Dyrekcja mówi nie. Musicie się odsunąć, jeden z tych zapisów, który dla nas jest bardzo istotny, poprzez mrozy płynie rzeka i w tym momencie jest ten zapis, który mówi 100 metrów od linii brzegowej, żadnej zabudowy. I tak dalej. Tam, gdzie są ustalone oczywiście linie brzegowe, bo to trzeba zaznaczyć, ale mimo wszystko to jest problem. Ludzie tu pokupili działki, popłacili niesamowite pieniądze. Dzisiaj powiedzenie im, że tak naprawdę nie macie możliwości pobudowania się na tej działce, bo jest rozporządzenie, które mówi o 100 metrach, to proszę Państwa powoduje, że ludzie poczują się oszukani, że tak naprawdę wprowadzamy tych ludzi bardzo poważnych i nas, i ludzi, bo jeśli my nie możemy ludziom załatwić, najpierw żeśmy uchwalili plan. Ludzie kupują działki, przychodzą do nas i mówią, czy ta działka chce kupić, jest pod budownictwo. Tak, jest pod budownictwo, jest uchwalony plan, proszę kupować, to na pewno nie ma zagrożeń. A teraz się okazuje, że jakieś zagrożenia w międzyczasie powstały. To jest między innymi zapis paragrafu 3 punktu 8. Lokalizowanie obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 metrów od linii brzegów, rzek, jezior i innych zbiorników wodnych z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Z ustawy wynika, że to należy chronić, że trzeba przyjąć i to już jest zapis, tylko te 100 metrów co się pojawia tak naprawdę dopiero w rozporządzeniu wojewody. Prawo, póki co, jeżeli istnieje obszar, mamy go wyznaczony i powinniśmy, chcę to powiedzieć z całą otwartością, dbać o to, aby utrzymać te formy. Jeżeli nawet je nie powiększać, to przynajmniej je utrzymać.
pozwala w określonych sytuacjach albo wyłączać niektóre obszary z takich właśnie już ustanowionych obszarów, bądź zmieniać reżimy ochronne, czyli między innymi te katalogi zakazów. Niestety ustawodawca nie wyposażył nas bezpośrednio w tryb. Powiedział tylko krótko, że jeżeli chodzi o wyłączanie na przykład określonych terenów, jeżeli ktoś na przykład mówi, ten teren już nie jest tutaj cenny przyrodniczo, nie jest cenny krajobrazowo, bo jeszcze mówimy o tym, że to nie chodzi tylko o przyrodę, ptaszka, kwiatka i tak dalej, tylko chodzi także o ten rzeczywiście naturalny i przyrodniczy krajobraz wokół nas. Jeżeli ten teren został już na tyle zniekształcony, że utracił wartości, dla których został powołany, to ustawodawca daje możliwość, w tym momencie sejmik jest władny podjąć taką decyzję i dane tereny wyłączyć. Ja się trochę chciałem teraz wytłumaczyć, bo może źle byłem zrozumiany. Absolutnie nie chodzi mi o to, żebyśmy ingerowali w obszary, które dotychczas w żaden sposób nie zostały zurbanizowane. Raczej tu wskazałem właśnie na tak zwane prawa nabytu osób, które już z różnych powodów wcześniej, poprzez wcześniejsze zapisy ich planu, dokonały inwestycji, albo nawet nabyły działkę, na której zdążyli pobudować dom. Teraz chcą pobudować sobie garaż, już nie mogą. Więc chodzi o to, żeby dokonywać tego typu analiz. Ja nie mówię o ekspansji, żeby wycinać lasy, niszczyć jakieś bardzo ważne i wartościowe obiekty naturalne, które posiadamy. Absolutnie nie chodzi mi to po głowie. Zapewniam panią dyrektor, że u nas lasów jest i drzew bardzo dużo, ale jak robimy wycinki, ja osobiście bardzo często drzewa oglądam, jeżdżę sam, czy jest uzasadnienie do wycięcia takich drzew. Wojtek Witczek, bardzo proszę. Temat jest tak obszerny, że mógłbym mówić 6 razy dłużej niż pani. Ale się staram mówić 6 razy krócej. Popieram. Popieram postawienia pana Darka, burmistrza Łodzi, w całości, natomiast panią staram się zrozumieć. Proszę państwa, te wszystkie dokumenty regulujące sprawę krajobrazu, ochrony przyrody i tak dalej, mam wrażenie, są tworzone przede wszystkim przez piękno duch. Tych, którzy mieszkając najczęściej w blokowiskach, nie mają pojęcia o praktycznym funkcjonowaniu przyrody. Ja mieszkam praktycznie całe swoje życie na wsi, oprócz tam 4 lat spędzonych w Nowym Jorku. Proszę państwa, i wydaje mi się, że rozumiem przyrodę lepiej niż ktokolwiek tutaj na tej sali. Przepraszam, może ja też coś lepszy, ale no. Proszę państwa, na przykład te wszystkie regulacje dotyczące krajobrazu chronionego można łatwo zburzyć, umiejętnie wykorzystując ustawę o planowaniu eksploatacji. Dlaczego ta ustawa chroni tylko krajobraz chroniony? A dlaczego nie ma takich zapisów w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennych, które by chroniły krajobraz w ogóle? Ja mam taką tezę ogólną, która jest oczywiście przesadzona, ale obrazuje doskonale problem. Jak ktoś umie dobrze kombinować, wykorzystując ustawę o planach zagospodarowania przestrzennych, to wybuduje pałac w środku Puszczy Białowieszczańskiej. Małgorzata Rada Przyrody, tak się nazywa? Tak. Proszę państwa, mam wrażenie, że jest pozbawiona zupełnie uczestników rodzaju samorządowców, takich jak my, wójtowie, burmistrzowie lub nasi pracownicy, którzy się to, co mówi Darek, proszę państwa, jest spowodowane tym, że wy nie rozumiecie problematyki. Nie wy, przepraszam pani. Ustawodawca nie rozumie problematyki gmin. To są kwestie, proszę państwa, które powodują, jak na ogromny chaos i problemy, o których mówił pan burmistrz. Jeszcze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Kto z państwa? Jan Ja krótko mówiąc, zgadzam się z całym szacunkiem tu dla mojej sąsiadki, którą mam. Dobra, zabity, to jest przesłuchać, gdy nasz gość wspólny
pani dyrektor, natomiast zupełnie poważnie zaraz powiem. Zgadzałbym się raczej z wypowiedziami tam panów i jestem po tamtej stronie, tak mówiąc szczerze. A powiem dlaczego. Gmina Mińsk Mazowiecki praktycznie od wschodu do prawie do zachodu w obszarze rzek Gmienia i innych rzek jest w obszarze tego chronionego krajobrazu. Proszę państwa, sytuacja jest taka, nie inna, że od wielu lat, może od pokoleń, nie wiem, od pradziadów, ludzie się osiedlali nad rzekami, gdzie zabudowa jest na górkach tak naprawdę, a odległość do rzeki jest kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów. I nigdy ten teren nie będzie terenem zalewowym, jest to nielogiczne. I on jest zurbanizowany tak naprawdę. Mam tam drogi, jest budownictwo jednorodzinne, gospodarstwa rolne w tej chwili praktycznie już ich nie ma, ale są pozostałości i tak naprawdę będziemy za moment robili skansen w tym miejscu, gdzie osoba, właściciel szerokiej działki w pasie tych 100 metrów od linii brzegowej ma jeszcze mnóstwo miejsca i może remontować, przepraszam za takie sformułowanie, chatę kołkiem podpartą i udawać, że on robi coś tam i mieszka, a obok nigdy nie dostanie zgody na pobudowanie normalnego budynku. Krótko mówiąc, na tym samym podwórku obok i przeniesienie się do... On tam będzie fił i siedział. Prosiłabym nad pochyleniem się właśnie nad tym problemem, czy nie dałoby się w jakiś sposób doprecyzować, o jakie zbiorniki chodzi. Czy może jakoś konkretnie zapisać, że na terenie właśnie tego obszaru takie naturalne. Myślę, że tutaj ustawodawca bardziej chciał zwrócić na jakieś takie naturalne zbiorniki wodne, które mają jakieś nadzwyczajne walory przyrodnicze, krajobrazowe. Także tutaj byśmy w tym kierunku prosili o pochylenie się nad tym problemem. Też na podsumowaniu pan burmistrz był łaskaw powiedzieć, tak zrozumiałam niestety, że tylko i wyłącznie po naszej stronie leży umiejętne czytanie, właściwe czytanie i życzliwe spojrzenie. Jeszcze raz podkreślam, że w tych swoich wypowiedziach próbowałam także państwu przekazać, podobnie jak państwo macie tutaj problemy w dokładnym rozumieniu. Pani dyrektor prowadziła nas, myśmy trochę, jak to się mówi, wypłakali się nad swoimi problemami, bo to tak wygląda. Pani dyrektor oczywiście przedstawiła nam stanowisko, wiele rzeczy myślę, że zostało wyjaśnionych, natomiast no nie, to my cały czas traktujemy to dzisiejsze spotkanie, ten punkt wprowadzony jako pewien problem, który gdzieś nas spotkał. To nas wspólnie spotkał problem. My doskonale rozumiemy, bo tu siedzimy w gronie urzędników, my doskonale wiemy, co to jest ustawa, jej zapis, reżim, który musimy się trzymać i że czasami człowiek nie rozumie przepisu, ale musi wydawać decyzję, ponieważ po prostu tak stanowi ustawa i czy inny akt prawa. Natomiast jeśli urzędnicy, taka jest prawda, tworzą projekt ustawy, prawda, to powiecie, tak naprawdę od nich dużo zależy, bo jeśli ja teraz śledzę, tak powiem, historię próby przywrócenia stanu prawnego przed nowelizacją, to gdzie jest bariera? Myślicie, że bariera jest w posłach? Bariera jest urzędnicza. Jaka? Skoro my, czy tak w Ministerstwie Rolnictwa, przygotowaliśmy tą nowelizację, to jak się mamy z tego wycofać teraz? Czytaj, przyznać się do błędu, prawda? Bo każdy człowiek, który pracuje, błędy popełnia. To jest niesamowita bariera. I to już trwa prawie rok. Proszę państwa, było to zgłoszenie kolegi Krzysztofa Radzio z Dobrego, który zgłosił wprawdzie temat przyłączy wodociągowych, natomiast ja rozszerzyłem trochę generalnie o problem przyłączy, które są realizowane. Proszę państwa, temat tak naprawdę już się ciągnie od dłuższego czasu, kiedy pojawiły się regulacje prawne dotyczące sieci, ewidencji sieci uzbrojenia terenu. O co, proszę państwa, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Chodzi przede wszystkim o taką rzecz, że w dalszym ciągu pozostaje wątpliwość. Po pierwsze, zdefiniowanie, co to jest przyłącze na sieciach, co to jest sieć, co to jest przyłącze. I w tym momencie, jakie są obowiązki związane z sporządzaniem projektów, uzyskiwaniem pozwoleń lub zgłoszeń na budowę, a przede wszystkim chodzi
czy powinny być robione uzgodnienia z UDN? Czy powinny być uzgadniane przez zespół uzgadniania dokumentacji geodezyjno kartograficznej? Autentycznie, bo tu koleżanka zaczęła mówić o tym, że no, tam te sieci nie są, czy przyłącze jest siecią, czy nie. Bo to, że definicja i tak dalej. Natomiast tu cały czas mówię o tym ustępie drugim z rozporządzenia. Uzgodnienie sieci będących przyłączami. Więc tu się mówi wyraźnie, nazywają, że przyłącze jest siecią, ale uzgodnienie przyłączy będących przyłączami do budynku nie wymaga uzgodnienia ZUP, czyli z tego. I to, co zobaczy. Tak jest, tu jest wyraźnie powiedziane, sieci, uzgodnienie sieci będących przyłączami. Więc już nie mamy problemu z definiowaniem przyłącza. Jeżeli każdy z nich ma dołożyć do kosztu przyłącza ten 1000 minimum złotych, to się okazuje, że po prostu mi się ludzie najzwyczajniej w świecie nie przyłączą. Jeżeli jeszcze dodatkowo gmina korzysta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a tam musimy się wykazać efektem ekologicznym, no to rzeczywiście powoduje problem, że mieszkańców najzwyczajniej w świecie nic nie stać, tak? Często wykonać to przyłącze, jakby zgodnie z tą procedurą. Za darmo projektowaliśmy, a niektórzy mimo wszystko mówili nie. Więc krótko mówiąc, zaprojektowanie przyłącza hurtowo, tak bym nazwał, przy projektowaniu sieci, to jest około 30 zł od sztuki. Takie pieniądze oni w tej chwili biorą. Więc myślę, że póki to się te sprawy nie rozstrzygną, ten kierunek chyba wydaje mi się. Zresztą tu Bogdan jest, są koledzy, którzy już dawno to praktykowali i myślę, że mają doświadczenia w tym temacie. Już bardzo szybkich punktów teraz. Ponieważ no, niestety już czas przekroczyliśmy. Pierwsza sprawa to jest ta. Również propozycja Krzysztofa Radzio. Zapoznanie, zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia grupy zakupowej dla usług pocztowych. Proszę Państwa, Krzysztof pewnie coś wie w tym temacie, a jeśli nie wie, moja propozycja jest taka. Krzysztof zgłosił, upoważnijmy Krzysztofa, niech pojedzie, przeprowadzi negocjacje i nas zapozna z wynikami, bo ja wstępnie deklaruję chęć przystąpienia do takiej grupy, tylko znowu sprawdźmy, czy to jest nie ma tam jakichś haczyków. Ja powiem dlaczego zasygnalizowałem temat do przemyślenia. Po prostu spojrzałem na liczby u siebie w urzędzie, które wydaje na przesyłki. W skali roku rząd wielkości 90 tysięcy, z czego ja rozwiązuję temat w ten sposób, że 70 tysięcy poczta, 20 tysięcy goniec. Bo tam mamy jakąś tam umowę wewnątrz gminy i tak dalej. Krzysiu, bardzo bym prosił o przedstawienie, ale naprawdę krótkich informacji. Zaczynamy, pan Radosław Szcześniak. Sprawa dotyczy usługi doradcze i marketingowe w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego. W związku z tym bardzo bym prosił dzisiaj nam ten temat zasygnalizować, a najlepiej przesłać na piśmie kompleksową ofertę, którą ja się chciałem zacząć troszkę od końca. Czy Państwo wyrażają zgodę, żebym od Pani Marii sekretariatu wziął listę z Waszymi danymi kontaktowymi i wysłał prezentację i materiały pocztą elektroniczną? To jest na pomoc. Tak. Znaczy to jest żarówka o mocy 70 do 100 W. Ta chyba jest setka nawet. Oczywiście zupełnie inną kwestią jest soczewka, która ma to światło odpowiednio rozproszyć. Rozwiązanie jest znane już w tej chwili. Nazywa się z angielska COB, czyli chip on board, czyli w tłumaczeniu na język polski chipowe LED. To jest na się przyklejone ten chip LED. To jest układ zasilania, ponieważ... Bardzo proszę, proszę Państwa, ja tylko chcę powiedzieć tak, jestem po rozmowie, więc żeby były konkrety na takim spotkaniu, bo lubię konkrety, więc powiedziałem, zobaczcie co my mamy, czy jesteście w stanie to przebić i na ile. Więc krótko mówiąc, jeśli Pani jest w stanie, ja nie ukrywam, w tej chwili współpracujemy z Maksymusem, w związku z tym na bazie materiałów i warunków, które nam zaproponował Maksymus. Czy jest tu coś konkretnego do ugrania? Tak. Zapytam. Tak, warunki, które mogę się posługiwać już bezpośrednio, tak? Funkcjonują w ubezpieczeniu gminnym ROZY. Zawierają kilka istotnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, które ostatecznie mogą wpłynąć na budżet gminy w chwili, kiedy zaistnieje takie zdarzenie. Na przykład jest wyłączenie odpowiedzialności w przypadku organizowania imprez wszelakich, których inicjatorem, organizatorem jest
gmina za fajerwerki i za pokazy ogni sztucznych. I tym optymistycznym akcentem cieszę się, żeśmy dobrnęli do końca. Mam wrażenie, żeśmy wiele dzisiaj ciekawych tematów omówili, ale tak naprawdę myśmy dzisiaj wiele tematów poruszyli. Pracę tych zespołów roboczych, o których dzisiaj powołaliśmy, wyłoniliśmy, dopiero pokażę, na ile to wszystko było. Warto o tym dzisiaj dyskutować i co z tego wyniknie. Zapraszam na obiad w Centrum Kultury. Zapraszamy po drugiej stronie ulicy. Bardzo proszę. Panowie, stańcie na zakładkę, żeby was było wszystkich widać. Jeszcze chwileczkę. Jest, żeby to wszystko... Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.